Witam serdecznie. Widzę, że konferencja już ekstraklasowa. Tu w ekstraklasie się robi pojedynczą konferencję, widzę. Także Miedź już jest przygotowana na to, stadionem i widzę organizacyjnie również. No cóż, co? Porażka, raczej inaczej. Ten remis, tak prawdę powiedziawszy, to traktuję jako porażkę, tak? Gdy się prowadzi do 96 minuty, no to zawsze boli, gdy straci się gola w takich okolicznościach. Mieliśmy problem w drugiej połowie po zdobyciu bramki, graliśmy zbyt nerwowo. Zabrakło nam wymienienia większej ilości podań, tak żeby przeciwnika wybić z uderzenia. Z każdą upływającą minutą zespół Miedzi był bardziej zdeterminowany w tym, aby odwrócić losy spotkania. W konsekwencji się to udało. Szkoda tylko, że w szóstej minucie przedłużonego czasu gry. I o to mam pretensje do sędziego, bo uważam, że o 6 minut to nie widziałem podstaw, żeby ten mecz aż o tyle przedłużyć. No cóż, musimy przyjąć ten punkt. Tak jak powiedziałem, no, nie satysfakcjonuje mnie on, ale od czegoś trzeba zacząć. Na pewno graliśmy z bardzo dobrą drużyną, aspirującą do ekstraklasy rokrocznie. I chłopcy dzisiaj naprawdę na boisku zostawili mnóstwo zdrowia. Myślę, że to było widać. I za to chciałem im podziękować. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Panie trenerze, chciałem pochwalić za organizację gry, natomiast moje pytanie, czy nie uważa Pan, że troszkę zemściło się na Was to, że graliście dobrze zorganizowani, ale nastawiliście się, mam wrażenie, na defensywę, na pilnowanie tego najpierw, żeby nie stracić bramki, a później tego 1-0? No tak, ale wie pan, jak gramy w ataku pozycyjnym, to wszyscy mówią, czemu nie jest kontrataku. Jak gramy z kontrataku, no to czemu nie w pozycyjnym. Widocznie jeszcze umiejętności nasze nie są takie, aby móc tutaj zdominować zespół Miedzi. Ja się z panem zgodzę, że oddaliśmy inicjatywę przeciwnikowi, ale nie starczyło widocznie nam argumentów takich, żeby w ofensywie przenieść ciężar gry w dłuższym wymiarze czasu na połowę przeciwnika, a to powinniśmy byli zrobić. Bolą mnie dwa momenty w końcówce spotkania. Uważam, że dwa razy rzuty wolne w naszym wykonaniu źle żeśmy wykonali. Raz zagraliśmy centralnie do środka. Nie było tam naszego żadnego zawodnika, a w końcówce Tomek Midzierski zupełnie niepotrzebnie z 40 metrów próbował strzelać. Należało tą piłkę zagrać do boku. Najwyżej byłby aut. Z autu bramki nie padają, a na pewno nie na połowie przeciwnika. I myślę, że być może dowieźlibyśmy ten wynik. No niestety, nad tym musimy pracować, to nas jeszcze boli. Ale ja to już mówiłem przy okazji pierwszego naszego spotkania. Pan dyrektor chciałem zadać, że się dużo poważnie, bo tak, z trenerem Nowakiem to dosyć ostra wymiana zdań nastąpiła. Znaczy, wszystko w porządku? Ale oczywiście, że w porządku. Wie pan, to nie jest MMA. Myśmy sobie po prostu wymienili tylko stwierdzenia takie, bo trener Nowak zarzucił mi, że mam podziękować sędziemu, bo rzekomo bramkę żeśmy strzelili ze spalonego. No to ja tego spalonego nie widziałem, bo zagranie głową do Tomka Foszmańczyka Tomek wybiegał zza przeciwnika. A później myślałem, że może chodzi o dobitkę, no ale nie może być spalonego, jak zawodnik dobijający jest 15 metrów zastrzelającym. No przecież to jest absurdalne i tu tylko o to mi chodziło. I to tego tyczyła ta wymiana zdań. Ale myślę, że emocje pomeczowe i chęć wygrania każdego z trenerów i każdego z zespołów jest czasami taka, że do takich rozmów nie powinno dochodzić. Ja nie byłem inicjatorem ich, ja tylko po prostu odpowiedziałem na to. Wynik wiadomo, no, jest zły dla nas. Ta organizacja gry, która zabrakło tego przytrzymania piłki w środku pola. Czy pan dostrzega jednak jakieś optymistyczne punkty w tej grze? Ale oczywiście, że dostrzegam. My zagraliśmy z zespołem, który z pewnością będzie tutaj pełnił wiodącą rolę w tej klasie rozgrywkowej.
transfery poczynione i jakość takich piłkarzy jak choćby Wojtek Łobodziński pokazują, że jest to drużyna, gdzie mimo wszystko ten punkt musimy szanować, tak? Ja go szanuję, bo myślę, że dzisiaj zmierzyliśmy się z o wiele trudniejszym przeciwnikiem niż tydzień temu. Mam pytanie o Mokwę, bo tak z przebiegu pierwszej połowy i z tego, że rozgrzało się Brańczak, można było wywnioskować, że będzie zmiana na tej pozycji. Czy pan się wstrzymał z tym? Była jakaś rozmowa z Mokwą ostatnio, no bo druga połowa z jego strony wyglądała dużo lepiej. Tak, wstrzymałem się rzeczywiście, bo Tomek w pierwszej połowie nie grał najlepiej, ale po przerwie biegał koło mojej ławki. I że tak powiem, myślę, że to wpłynęło na to, że po przerwie grał dobrze. Panie trenerze, pytanie o Junisa. Widać, że to piłkarz, który potrafi grać twardo, nie boi się walki, jest agresywny. Czy to dzisiaj było to, czego pan oczekiwał? Czy jednak jeszcze to zgrałem z tymi piłkarzami, powiedzmy z drugiej linii, to jeszcze nie było to? Chyba nie, bo widziałem, że w tym momencie się pan denerwował. No tak, denerwowałem się, bo ja też przeżywam mecz, no też go chcę wygrać, ja już niestety nie mogę chłopcom pomóc z boku i rzeczywiście jeszcze są momenty takie, ale trudno, żeby one nie były, skoro mamy tak zmienioną drużynę i Jakub jeszcze nie czuje innych piłkarzy, którzy są pod grą i nie czuje momentu, kiedy powinien przytrzymać, kiedy powinien ją z pierwszej zgrać i pójść na wolne pole, ale to jest też młody zawodnik, nie możemy zapominać, to jest zawodnik z 96 rocznika, więc on tylko tak groźnie wygląda, ale on jest bardzo młody i on potrzebuje też czasu. On przyszedł do nas z dobrej drużyny, z Sigmy Ołomuniec, ale on tam nie był podstawowym zawodnikiem, więc to jest też taki chłopak, który cała kariera przed nim. Jeszcze jedno pytanie. Klemens na stoperze, czy Klemens jednak pan, jak się pan bardziej podoba po tych dwóch pierwszych meczach, czy bardziej Klemens jako defensywny? Ja już to powiedziałem, że w zeszłym tygodniu, że w środku drugiej linii potrzebuje jeszcze piłkarza do grania. Takiego, który tutaj wiązałby dobrze defensywę z piłkarzami o inklinacjach ofensywnych. Stąd na chwilę obecną i z potrzeby chwili przesunąłem Lukasa do drugiej linii. Lukas na obydwóch pozycjach zagra solidnie, aczkolwiek pierwsze fragmenty pierwszej części gry nie były najlepsze w jego wykonaniu, a później uspokoił grę, natomiast w drugiej połowie borykał się z problemem, został kopnięty pod kolanem i istniała obawa, że nie dogra na meczu. Natomiast nie chciałbym przesądzać, gdzie będzie grał. Wiem, że woli grać na stoperze, no ale on też w reprezentacjach młodzieżowych grywał wiele spotkań na pozycji defensywnego pomocnika, stąd każdy trener chce mieć takiego zawodnika w drużynie, no bo może mu obsadzić dwie pozycje. To zależy też od przeciwnika i od rodzaju spotkania, czy to będzie spotkanie na wyjeździe, czy u siebie. Powiem krótko, na pewno jestem mocno rozczarowany wynikiem spotkania. Ale obiektywnie, oczywiście to jest moje spostrzeżenie jako trenera, jestem zadowolony z tego, jak zespół grał, jak potrafił momentami naprawdę kontrolować to spotkanie, narzucić swój styl, styl, nad którym oczywiście pracujemy i to ja już powiedziałem przed sezonem, przed meczem, to nie jest tak, że jeszcze będzie wszystko ładnie wychodziło, pięknie, ale dzisiaj zawodnicy grali do końca i zostali nagrodzeni tą bramką pod koniec, no bo byłoby, myślę, że niesprawiedliwe, chociaż piłka niekiedy taka bywa, gdybyśmy ten mecz przegrali. Szkoda, że to my nie byliśmy w stanie przede wszystkim otworzyć w wyniku spotkania, bo do przerwy mieliśmy też swoje okazje bramkowe. Najlepszą oczywiście miał Omar po takiej akcji składnej, której naprawdę dużo tych mamy elementów, które wprowadzamy właśnie na treningach. W obronie, oprócz tej sytuacji, którą oczywiście przeanalizujemy, bo strata bramki to zawsze gdzieś wynika z błędów nie tylko indywidualnych, ale ustawienia zespołu, to sobie spokojnie przeanalizujemy. To oprócz tej straty, można powiedzieć, bramki, przeciwnik naprawdę myślę, że nam przekroju całego spotkania nie zagroził.
Przyjmujemy ten punkt z pokorą, oczywiście dalej pracujemy i przed nami już teraz ciężki bój, następne spotkanie z Sandecją. Mogę tylko też podziękować na koniec w imieniu przede wszystkim zawodników, ale swoim i sztabu szkoleniowego, kibicom za doping do końca. Naprawdę spotkałem się tutaj, już spotykam się z wymagającą publicznością w Legnicy, ale i obiektywną, także wynagrodzeni zostali piłkarze na koniec brawami, to słusznie. Ja też im biję brawo. Dziękuję. Że nie wiem, jak to z perspektywy ławki to wyglądało, bo mam tenor, który nas oglądał i analizował przez na to czas, ale z naszej perspektywy to wyglądało tak, że świetna pierwsza połowa, dużo agresji, dużo biegania, bardzo wysoki pressing. Naprawdę świetnie to wyglądało. Natomiast w drugiej połowie, no wiadomo, zaczęło się od gonga, tak? I po tej bramce, no takie nasze wrażenie, że zespół zgubił swój rys, zgubił swoją grę. Bardzo długo dużo nie potrafiło się odnaleźć. Właściwie to nie odnalazło się do końca tego spotkania. Czy to był ten efekt psychologiczny tej straty bramki, taka nerwowość się wkradła, czy to był efekt tego, że tak dużo sił zawodnicy stracili w pierwszej połowie, bo ta gra naprawdę była na wyniszczenie w pierwszej połowie. Strasznie duża intensywność. No i, tak, i tu pracujemy nad tym, żeby mieć, to był zespół, który, tak jak powiedziałem na wstępie, i ja jako trener, ci zawodnicy przede wszystkim chcą grać wysoko, chcą wysoko odbierać piłki, chcą się cieszyć grą ofensywną, stwarzać sytuację. Także rzeczywiście, oczywiście wysoki pressing wymaga dużego nakładu sił i taki był cel w tym spotkaniu od początku. Chcieliśmy bardzo wysoko zaatakować przeciwnika, zmusić go do błędów. Oczywiście najlepiej otworzyć bardzo szybko wynik, żeby potem może nie tyle iść grać z kontry, ale próbować, mówiąc popularnie, dobić rywala. Natomiast co do drugiej połówki, ta bramka na pewno z jednej strony w takim czynniku psychologicznym nie była łatwym momentem dla tego zespołu, bo oni sami, zawodnicy, czuli, że dobrze grali, że powinni to właśnie mieć, powinno być na prowadzenie, natomiast stało się inaczej, ale tak jest sport i piłka i to też jest fragment, który trzeba do końca przeanalizować. Natomiast brakło kilku elementów, nie będę mówił na konferencji jakich, tak na gorąco, ale przeanalizujemy to spotkanie, brakło kilku elementów, nad którymi porozmawiamy, tak by nawet przegrywając 1-2-0 jeszcze można odwrócić los spotkania, bo ja wierzę, że takie mecze się tu też będą zdarzały, że Miedź będzie w stanie odwracać. Także spokojnie, oczywiście nie da się całego tempa utrzymać w wysokim pressingu przez cały mecz. To jest jeszcze naturalne, tym bardziej, że tak jak mówię, pracujemy mocno, ciężko i te elementy, natomiast o których tutaj Pan wspomniał, cieszę się, że są dostrzegane i to jest jakby budujące. Natomiast oczywiście jako trener ja sobie zdaję sprawę, że przed nami jeszcze jest naprawdę multum pracy, bo to nie była jeszcze Miedź, którą chciałbym, żeby kibice tu oglądali. To dopiero był taki zalążek, bo wierzę, że za jakiś czas właśnie to będzie Miedź, która jeszcze będzie dokładała do tego jakość w postaci skuteczności. No to tak. Ta Miedź z pierwszej połowy to już jest zbliżona do tej wizji Miedzi trenera Dominika Nowaka. Nie. Jeszcze nie. Nie, no ja zawsze jestem krytyczny wobec swojej osoby, bo zawsze będę brał wynik na swoje barki, bo uważam, że można jeszcze więcej zrobić w treningu, jeszcze więcej zawodnikom pokazać, a oni są sumienni. Tutaj nie mogę dzisiaj, obojętnie jakby ten mecz się skończył, to nie miałbym absolutnie pretensji do żadnego z tych chłopaków. Tak jak mówię, oni wykonywali to, co sobie zakładaliśmy, to, co robimy na treningach. Dzisiaj naprawdę chwała, mówię, za walkę, determinację do końca i nagroda mimo wszystko w postaci tej bramki na koniec. Na pucharowym mecz z Sandecją można spodziewać się spory groszat w składzie? To znaczy, tak jak widzicie Państwo, ja też zawsze tłumaczę i cieszę się, że ten zespół tworzy się nie tylko poprzez grę pierwszej jedenastki na boisku, ale widać jak chłopcy ci, co są na ławce, przeżywają każde zagranie, jak mocno dopingują. Czy zmian należy się spodziewać? Myślę, że tak, no bo to jest naturalne. Są tacy, którzy czekają znów na swoją szansę, którzy chcą oddać temu zespołowi to, co najlepsze i to jest cenne. Także przeanalizujemy to wszystko przede wszystkim fizycznie, jak się piłkarze czują, bo trzeba powiedzieć, gramy co 3 dni, a nie jest to też proste. I teraz trzeba taką trzeźwą ocenę dokonać tego,
jaki jest stan motoryczny, fizyczny zespołu i przede wszystkim z jakim przeciwnikiem przyjdzie nam się zmierzyć w środę. Panie trenerze, w porównaniu z meczem w Częstochowie mi osobiście najbardziej zabrakło tych idealnych dośrodkowań Łukasza Gargoły ze stałych fragmentów. Dzisiaj, gdy wszedł na boisko, wywalczył rzut karny. Co zadecydowało, że nie zagrał dzisiaj od pierwszej minuty? Tak jak mówię, nie będę trenerem, nie jestem, wiedzą o tym zawodnicy. Oni przede wszystkim bardzo się cieszą, że szanują każdą moją decyzję, ale to niech pan mi wierzy, chyba bym był trenerem z innej planety, ja bym działał przeciwko zespołowi. No, starałem się wystawić, taka była moja decyzja. To ja podpisuję się, dlatego powiedziałem, pod każdym wynikiem Miedzi będę się podpisywał, bo taka była przede wszystkim moja decyzja jako trenera przed spotkaniem, że chcieliśmy postawić na dwójkę Marquitos, akurat Santana w tym meczu. Natomiast Łukasz to, co zrobił na koniec, to dał jasny sygnał, tak? Sygnał prosty, że wchodząc z ławki daje dużą jakość. I to samo musi być odwrotnie z pozostałymi. Obojętnie kto wyjdzie w pierwszej 11, to będzie na ławce, na odwrót. Zawsze roszady będą. Po to jesteśmy zespołem i całością jedności. Czy może pan powiedzieć, czy to była zmiana bardziej pod konkretnego rywala, czy po prostu Marquitos tak mocno naciskał na treningach? Znaczy Marko bardzo mocno naciskał na treningach, zresztą wszyscy piłkarze. Muszę wam powiedzieć, że gdybym miał wystawić jedenastkę, to bym nie wystawił jedenastkę, tylko nie wiem w ilu w rugby się gra, ale wystawił osiemnastkę, ta, która była po prostu... 15. Ilu? 15. No to by nawet miejsca zabrakło, bo naprawdę wielu z piłkarzy zasługiwało na treningach. Widać, jakie jest duże zaangażowanie. Niekiedy trzeba po prostu nawet, mówiąc kolokwialnie, hamować w tym wszystkim, ale to dobrze. Cieszę się z tego, natomiast tak jak mówię, każdy odnajdzie swoje miejsce, musi każdy swoją cegiełkę dokładać. Dzisiaj mamy oczywiście dwa punkty, tylko dwa punkty można powiedzieć, ale myślę, że z czasem, jeżeli będziemy tak grali, a będziemy jeszcze lepiej grali, to tych punktów będzie nam spokojnie przybędzie, także spokojnie, racjonalnie trzeba na to wszystko spojrzeć.